Jest Volkswagen Polo 6 generacji, chyba ostatni z nowych lub odświeżonych niedawno aut z segmentu B, których jeszcze nie testowałem. Ten samochód dobitnie podkreśla to, o czym już mówiłem w poprzednich testach małych samochodów. W tym segmencie nie ma aut idealnych. Ale po kolei. Volkswagen Polo jest popularnym modelem. W ciągu ponad 40 lat od debiutu na świecie sprzedano ponad 14 milionów egzemplarzy, a razem z modelami opartymi na Polo ponad 16 milionów. W dodatku szósta generacja rozrosła się do rozmiarów Golfa czwartej generacji. Tak, miejski model Volkswagena jest teraz wielkości modelu kompaktowego sprzed dwóch dekad. Około 2000 roku średnio wyposażony Golf kosztował 50 parę tysięcy złotych. Dziś ceny Polo zaczynają się od niecałych 45 tysięcy, więc można powiedzieć, że kupujesz nowego Golfa czwórkę po cenach sprzed 20 lat, a zarabiasz dwa razy tyle. Problem w tym, że w międzyczasie świat nie stał w miejscu. W bazowym Polo możesz wybrać kolor lakieru i dobrać czujnik deszczu. Klimatyzacji brak, za to radio w standardzie. Niecałe 46 tysięcy złotych. Do tego można dokupić pakiet serwisowy, rozszerzoną gwarancję i za to wszystko płacić mniej niż 400 zł miesięcznie. Brzmi kusząco, ale czy za te pieniądze nie lepiej kupić Dacia Sandero z pełnym wyposażeniem? Zaczynasz więc dodawać kolejne elementy wyposażenia i zanim się obejrzysz, masz na liczniku 90 tysięcy złotych. Żeby nie było wątpliwości, testowy egzemplarz nie kosztuje 90 tysięcy złotych. Spróbujesz zgadnąć? Nie oszukuj, nie sprawdzaj, napisz w komentarzu. Dam Ci chwilę na zastanowienie się i opowiem w międzyczasie, co takiego wyjątkowego ten samochód ma. Testowe Polo napędzane jest litrowym, trzycylindrowym silnikiem o mocy 115 koni mechanicznych. Silnik współpracuje z dwusprzęgłową skrzynią DSG, co akurat w mieście się przydaje. Z wartych wspomnienia opcji mamy reflektory w technologii LED. Reflektory, a nie tylko światła do jazdy dziennej, jak w Fieście. Ponadto jest adaptacyjny tempomat, automatyczna klimatyzacja, system nawigacji Discover Media, ogrzewane fotele, elektrycznie składane lusterka, kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, wirtualny kokpit. Kiedy tak o tym wszystkim mówię, to już czuję, że robi się drogo. No ile? Ostatnia szansa? Uwaga! 96 710 zł. 97 tysięcy dla uproszczenia. O ile do Polo nie zaczną dodawać kamerdynera w gratisie, to nie ma uzasadnienia dla tej ceny. Nawet kiedy weźmiemy pod uwagę wysoką wartość od sprzedaży i obiecywane przez Volkswagena niskie koszty utrzymania, to nie ma, po prostu nie ma takiej siły, która sprawi, że wydam prawie 100 tysięcy złotych na miejskie auto. Dobra, spróbujmy trochę zejść z konfiguracją. Skonfigurowałem auto w wersji Comfortline i Highline ze słabszym silnikiem, ale z automatyczną skrzynią biegów, bez wirtualnego kokpitu, ale z LED-owymi reflektorami, asystentem parkowania, ogólnie opcjami, które przydadzą się w mieście i do okazjonalnych wypadów za miasto. Wyszło około 87 tysięcy złotych, przy czym paradoksalnie niższa wersja wyposażenia była minimalnie droższa. To może Golf. Bez 100 tysięcy nie podchodź, tak realnie 110, bo w Golfie zaznaczenie jednej opcji od razu wymaga wybrania paru innych, ale przynajmniej masz większy, wygodniejszy samochód. Tylko czy potrzebujesz aż tak dużego auta? A skoro nie potrzebujesz, to po co Ci Polo, skoro za 30 tysięcy mniej masz bardzo funkcjonalnego, wyposażonego po dach apa? Przepraszam, że tak się rozgadałem, ale staram się znaleźć jakieś uzasadnienie dla Polo i podobnych mu aut, ale nie potrafię. Być może Ty rozumiesz, po co w dzisiejszych czasach jest jeszcze segment B i wyjaśnisz mi to. Chętnie poczytam. Tymczasem zacznijmy właściwy test. Pozycja za kierownicą jest dobra, jest spory zakres regulacji fotela, ale chętniej przyciągnąłbym kierownicę jeszcze bliżej i odsunął sobie fotel. Podobny problem miałem w Hondzie Jazz. I regulacja podparcia odcinka lędźwiowego występuje tylko w wersji GTI. Już nawet w Fieście, która miała koszmarne fotele, była regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, a w Polo nie.
Widoczność jest poprawna, pomagają czujniki parkowania, kamera, system ostrzegania o pojazdach znajdujących się w martwym polu. Szkoda, że nie ma systemu wspomagającego utrzymanie na pasie ruchu, bo... Układ kierowniczy jest bardzo lekki. Najgorsze jest to, że tak samo lekki układ kierowniczy jest w Polo GTI. Pół biedy, jeśli Polo jest Twoim jedynym samochodem, po paru dniach przyzwyczaisz się, ale jeśli przesiadasz się często z innego auta, to Polo pływa po całej drodze. Rozumiem, że ta lekkość jest ważna w mieście, ale decydujesz się na Polo, a nie na Up, bo chcesz większy samochód, którym możesz bez obaw wybrać się w trasę. A na obwodnicy czy autostradzie chciałoby się mieć więcej wyczucia. Ale okej, kwestia przyzwyczajenia. Skoro już mowa o jeździe autostradą, to w okolicach Lusterek słychać szum powietrza. Poza tym, jak na segment B, wyciszenie jest niezłe. Oczywiście dźwięk silnika daje o sobie znać, kiedy chcesz z Polo coś wykrzesać. Auto sprawia wrażenie zdławionego, więc nie zdziw się, że trzeba mocniej wcisnąć gaz, zanim coś się wydarzy. To zdławienie pomaga zapewne utrzymać zużycie paliwa na przyzwoitym poziomie, oczywiście nie tak niskim jak niecałe 5 litrów na setkę w cyklu mieszanym obiecywane przez Volkswagena, ale między 6 a 7 litrów spokojnie się zmieścisz. W Fieście nie udało mi się zejść poniżej 7, z drugiej strony Fiesta miała o 10 koni mechanicznych więcej. Zainteresowanym filtrami cząstek stałych w silnikach benzynowych polski oddział Volkswagena wyjaśnia, że w chwili rozpoczęcia przedsprzedaży w połowie 2017 roku auta były homologowane według standardu NEDC, który nie wymaga GPF. Do 1 września 2018 roku samochody będą homologowane ponownie według norm WLTP i wtedy niektóre z silników będą musiały zostać w filtr cząstek stałych wyposażone. Aktualnie GPF montowany jest w Up GTI i Tiguanie 1.4 TSI 150 koni mechanicznych z ACT. Działanie GPF jest zbliżone do DPF. Różnica polega na tym, że silniki benzynowe produkują mniej sadzy niż diesle i dzieje się to głównie w sytuacji, kiedy silnik jest zimny. Ponadto w silnikach benzynowych łatwiej jest osiągnąć temperaturę wymaganą do regeneracji filtra. Zawieszenie jest świetne. Według specyfikacji ten egzemplarz ma zawieszenie sportowe, dodatkowo obniżone, ale nierówności pokonuje bez problemu. Tłumienie jest doskonałe, zapewne pomaga fakt, że w standardzie są 15-calowe felgi, grube opony, ale nawet Polo GTI miał bardzo dobre tłumienie. Volkswagen zawsze kojarzy mi się z dobrą ergonomią wnętrza. Jest miejsce na napoje, na smartfona, na drobne, są porty USB. Nawigacja Discover Media z podłączeniem do internetu informuje o korkach, ale nie jest tak dobra jak nawigacja Google. Obraz z nawigacji może być wyświetlany na opcjonalnych wirtualnych zegarach lub na ekranie wyświetlacza inforozrywki, ale nie w obu miejscach jednocześnie. Tak samo jest w T-Roku. Z tyłu jest przeciętna ilość miejsca na nogi, nieźle z miejscem nad głową. Niestety przez środek biegnie duży tunel, więc mimo szerokiego wnętrza pasażer po środku będzie musiał walczyć o miejsce na stopy. Isofiksy na zewnętrznych siedzeniach, brakuje podłokietnika, dodatkowego gniazda 12-woltowego lub USB. Bagażnik o pojemności 351 litrów jest jednym z największych w klasie i pamiętamy to chyba z Fiesty. Ale tu jest Nie, dobra, nie jest lepiej, jest tak samo źle. W każdym razie jest jeden z większych w klasie. Większy bagażnik ma chyba tylko Honda Jazz. Są haczyki na siatki z zakupami. Jest podwójna podłoga. Chociaż nie podoba mi się to takie załamanie tu na końcu, bo ogranicza trochę funkcjonalność i przestrzeń ładunkową, ale to pikuś przy tym, co znajdziemy pod podłogą, czyli dużą, gołą dziurę w samochodzie za 97 tysięcy złotych. Naprawdę? Volkswagen Polo 6 generacji zdobył 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP, więc jest autem bezpiecznym. Został też wybrany światowym miejskim samochodem roku 2018, bijąc konkurentów takich jak Ford Fiesta, Hyundai Kona, Nissan Micra i Suzuki Swift. Rzeczywiście żaden z tych samochodów nie oferuje tak wiele, ale też żaden nie jest tak absurdalnie drogi, jak na to, co sobą reprezentuje. A jak Tobie podoba się nowy Volkswagen Polo? Daj mi znać w komentarzach pod filmem.
fajny test, daj łapkę w górę i podziel się nim ze znajomymi, którzy rozglądają się za nowym samochodem. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.